Szczęść Boże, dzień dobry. Żyjemy w świecie, który można odnieść wrażenie, że jest niezwykle ekstremalnie skonfliktowany. Oczywiście wrażenie takie odnosimy pewnie także z powodu tej całej mediosfery, tego naporu informacji, które są z zewnątrz. Dlatego chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę na fragment z czytań, który mówi co nieco o jedności i pokoju. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Zwróćmy uwagę, że po pierwsze to tutaj Paweł nie radzi, nie poleca, żeby starać się, żeby zachowywać więź, tylko żeby usiłować, czyli jakby pewien sceptycyzm odnośnie do tego, na ile jest to możliwe, był w jego myśleniu już zawarty. Druga rzecz, to zobaczmy, że on pisze o więzi, jaką jest pokój. Najczęściej o pokoju myślimy jednak jako o pewnym takim stanie równowagi, harmonii wewnętrznej, wyciszenia. Tymczasem on to nazywa więzią. Ja nawet sobie zajrzałam do tłumaczenia świętego Hieronima, czyli do Wulgaty, i zobaczmy, tutaj jest vinculo pacis, a vinculum to jest łańcuch, więź, kajdany, więzienie. Także widać rzeczywiście, że jest to nie jakby tylko jakieś pojęcie, tak, czy jakiś stan, jak moglibyśmy myśleć, tylko raczej jest to, no właśnie, też pewne zaangażowanie naszej woli. Można też postawić sobie pytanie, czy jakby możliwa jest więź jednostronna. No bo do tańca trzeba dwojga, więc do jedności to jakby, no właśnie, potrzebny jest jakiś taki rodzaj wspólnoty. Ja myślę, że po chrześcijańsku możemy na to patrzeć w taki sposób, że nawet jeśli ktoś zachowuje się jak nasz wróg, chociaż jest naszym na przykład bratem w wierze, to jedność jednak jest możliwa, nawet jednostronna. Tak, wiem, że to dziwnie brzmi. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że tak naprawdę istotą naszej jedności jest nasze wspólne bycie w Bogu. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, to naprawdę jesteśmy także w jedności z tymi, którzy nawet źle o nas myślą. My i tak ich kochamy zawsze w Nim. I ich stosunek do nas nie ma tak naprawdę tak wielkiego znaczenia, jak to, abyśmy umieli im wybaczyć, właśnie zanurzając się w Bożą obecność. Dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego rozważania. Pozdrawiam serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie. Z Panem Bogiem.